Hejka, cześć, siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś porozmawiam sobie troszeczkę o moim głównym komputerze. Słuchajcie, komputer, który zużyłem za około 3-3,5 tysiąca łącznie, jest oparty o serduszko, czyli procesor Intel Core i7 4770. Płyta główna Zelox ZLH81N, o ile dobrze pamiętam. Dwie kości po 8 giga, czyli razem 16 GB HyperX serii Red. Karta graficzna, jak już zdążyliście zauważyć, jest to XFX RX 570 RS, który nie tak dawno przyszedł wymianę pasty i chłodzenia. W zasadzie to w piątek przyszedł wymianę pasty i chłodzenia. Chłodzenie procesora to jest Silentium PC Spartan 4 Max. Zasilacz Tagan ITZ Series bodajże 700 albo 800 W. Nagrywarka LG jeszcze z mojego komunijnego komputera daje radę. Dołożone na to zostało jeszcze do obudowy dwa wiatraczki, czyli w sumie w tej obudowie jest 2, 4, 5, 5 wiatraczków. Natomiast jeśli chodzi o dyski, mam tutaj jeden dysk SSD od Goodrama CX400 generacji, teraz tak patrzę, generacji drugiej, 512 GB na system. Plus do tego jeszcze w tym miejscu są schowane w obudowie dwa dyski talerzowe, każdy po 1 TB, nie łączone w macierz dyskową, co istotne, zaraz wam zresztą po uruchomieniu pokażę, tylko podzielone dwie osobne partycje po 1 TB każda. Oczywiście nie całe, bo te dyski nigdy nie mają równo 1 TB, no chyba że serwerowe, prawda, ale to mówimy o takich do użytku w domu. Obudowa Silentium PC, bodajże to jest Rignum R4TG, bardzo fajna obudowa, szkoda, że się nie ma w sprzedaży, bo z chęcią kupił jeszcze jedną taką do tamtego komputera, który wam pokazywałem w poprzednim odcinku, ale no niestety kupiłem taką, na jaką mnie było stać po pierwsze, po drugie takiej już nie kupicie obudowy. I co istotne, jeszcze wam zanim go uruchomię, powiem wam, że to nie jest żadna propozycja dla was komputera, nie każe wam absolutnie go składać. Nie musicie go nawet składać. Ja wam po prostu pokazuję to, na czym ja bazuję. Tak jak to wam mówiłem w poprzednim odcinku, tak i wam to mówię w tym odcinku. No dobrze, może wystartujmy go sobie, chyba że o czymś zapomniałem. Nie, o niczym chyba nie zapomniałem. W międzyczasie, jak on będzie startował, wam powiem, co ja będę w nim jeszcze robił. Będę wymieniał płytę główną na MSC Z97 bądź coś tego typu. Jeszcze której generacji zobaczę. Czy to będzie Gaming 3, czy to będzie coś innego. No zobaczymy, wyjdzie w praniu. Tu już swoją drogą Windows startuje. Procesor będzie inny tutaj docelowo, bo Intel Core i7-4790K, tutaj aktualnie siedzi i7-4770 bez K, czyli bez możliwości podkręcania, a po pierwsze 4790K ma wyższy zegar na każdym z rdzeni i to dużo większy, dużo wyższy, a po drugie ma możliwość podkręcenia, z czego będę bardzo chciał skorzystać. No dobrze, Windows nam wstał, pozwólcie, że ja zdejmę wyciągnę z aparatu rękę. I tak, przy okazji widzicie, ile mam zawalonego miejsca na wszystkich trzech partycjach. Jak widać,
Intel Core 747 73,4 GHz na rdzeń. RAM 16 GB. Karta graficzna. No. Mamy Focusa? Mamy. I tak jak Wam tłumaczyłem, dlaczego ja mam takie duże dyski powkładane. 512 SSD. Widoczne 476 GB, 64,5 już zajęte. Dysk z grami 931 GB pojemności, 258 zajęte. Dysk z magazynem danych tyle samo do dyspozycji, czyli 931 GB i 292 zawalone. Ja to Wam tak na biegu podliczę. Ile tutaj jest zawalonego miejsca, żebyście mieli świadomość, ile ja bym potrzebował wolnego miejsca w jednym dysku. 258. To już zobaczcie, mamy 0,5 TB. 645. 645. Nie, 64,5. Co jak szanie. A tu mam, moi drodzy, prawie że 615 GB. I teraz weźcie poprawkę na to. Pozwólcie, że tak postawię aparat. 915, tak? 615. 930 minus 615. Zobaczcie, ile tutaj wolnego zostaje. 315 GB. A wiecie, że ja co chwilę downloaduję jakieś gry i tak dalej. Więc mi tego miejsca po prostu jest potrzeba dużo. I to bez wątpienia. 600 giga już mam na dzień dobry danych. I to Wam powiem szczerze, będzie się rozrastać. W przyszłości kiedyś to pewnie wylądują dwie dwuterówki i SSD 760 GB, ale no tak jak mówię, na razie wystarcza mi to, co tutaj jest. No i co? Powolutku będę kończył. To jest mój główny komputer akurat, nie wiem, czy wspominałem. Tamten, który tutaj pokazywałem w poprzednim odcinku, jest głównie pod telewizor jako taki typowo multimedialny. No i co, słuchajcie, lajkujcie, subskrybujcie kanał, wbijajcie na inne moje filmy, zapraszam również do oglądania kolejnych moich odcinków. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, bajo jajo, do następnego.